Dobrze się znacie? Powiedzmy tak, chcemy ją poznać lepiej. Na tą chwilę odbyło się to tak, że wiedzieliśmy, że jest dziewczyna, studentka naszej uczelni, która potrzebuje pomocy. No i postanowiliśmy pomóc właśnie tej osobie, ale jestem przekonany, że naprawdę dobrze ją poznamy do momentu, kiedy wyruszymy. Pewnie będzie na was czekać też tutaj. Planujecie jakiś oficjalny wyjazd i oficjalny powrót razem z puszczeniem balonów i z całą fetą? Wracamy? Oficjalny start raczej nie, natomiast odnośnie oficjalnego powrotu, to zobaczymy, jak to wszystko się rozkręci. Bo możliwe, że cała sytuacja, cała nasza akcja nabierze takiego rozpędu, takiego rozgłosu, że faktycznie coś fajnego, pozytywnego z tego się urodzi. No i mamy nadzieję, że tak się faktycznie stanie. Cała ekipa ma zamiar wyjechać, wrócić, nikogo nie zostawiamy po drodze, chyba że któryś z chłopaków pozna bardzo ładną senioritę i postanowi z nią na przykład w Buñol zostać. Natomiast jeszcze wracając do samochodu, no usterki nie są takie poważne, to są naprawdę, naprawdę drobnostki typu uszczelki przy silniku, z których czasem kapnie kropla oleju, czy podobnie z chłodnicy, drobny wyciek 5-litrowy. Z tym, że po prostu do wyjazdu musimy być pewni w 100%, że ten samochód nas przewiezie od początku do końca bezpiecznie i bez żadnych przygód. Jeżeli jakiś sympatyczny mechanik teraz by nas słuchał, który ma warsztat i chęć, żeby temu samochodowi się przyjrzeć, to przez antyradio na miary można do was zyskać. Jak najbardziej zapraszamy, wyślemy pocztówkę z dowolnego kraju, koszulkę i w ogóle uściski dłoni i do zgona wdzięczność. Ja tak na żarty poruszyłam ten temat, ale czego wy jeszcze potrzebujecie, żeby ta wyprawa się udała? Tak naprawdę od początku wiedzieliśmy, że to, co będzie nas najbardziej ograniczać, to kwestie finansowe i tak faktycznie się stało. Natomiast po jakimś czasie takich wspólnych przemyśleń doszliśmy do wniosku, że albo jedziemy, albo nie. Decyzja musi paść wcześniej. I myślę, że to nie będzie jakaś przeszkoda. Już sam fakt, że zgraliśmy się podczas przygotowań do tej wyprawy, jest tak super osiągnięciem, że osobiście mógłbym pojechać bez pieniędzy i zobaczyć, co się stanie później. Zwłaszcza, że mogę zagwarantować na antenie radia, że zaleję bak, pierwszy bak z Krakowa i myślę, że ruszymy. A co się będzie działo dalej, zobaczymy. Natomiast nie wyobrażamy sobie chyba, żeby po tylu takim czasie przygotowań, żeby to nie wypaliło. Chcecie pomóc waszej koleżance. W jaki sposób ona dostanie wsparcie, jeżeli wy pojedziecie i wrócicie? Odbywa się to na takiej zasadzie, że mamy zamiar zorganizować pewne licytacje pamiątek, unikatowych rzeczy z różnych krajów, a jak wiadomo, to odbywa się wirtualnie. Nie wymaga to jakiegoś bardzo ciągłego zaangażowania naszego czasu. Poza tym liczymy na zwyczajne darowizny, tak samo elektronicznie przelewem. No i oczywiście będziemy tak samo wieczorami organizować pewne atrakcje, nazwijmy to, na polach namiotowych, kempingowych, i tam również liczymy na pomoc ze strony ludzi. Gracie na gitarze na przykład, tak? I to ma być taka atrakcja, że będziecie organizować koncerty polskiej ekipy z vana, który jeździ po Europie? To znaczy, ja gram na gitarze, ale nie w takim stopniu, żeby organizować jakieś koncerty. Myślę, że naszym głównym pomysłem jest to, żeby rozkładać właśnie taki dosyć sporej wielkości stelaż, mniej więcej 2x3 metry. I na tym dużym stelażu właśnie każda osoba na polu namiotowym, która będzie chętna, będzie mogła zagrać w gry na PlayStation, takie jak, nie wiem, FIFA czy Gran Turismo. To będzie fajna sprawa, kiedy będzie ciemno, światła, ludzie będą mogli usiąść sobie wygodnie na trawce, no i w te gry pograć. Karaoke? Być może. Czy nie wiem, szczerze powiem, że nie wiem, na czym, jak się organizuje takie karaoke, ale liczę, że to była duża atrakcja i musimy przemyśleć no, ten temat. Czyli dla was to też jest taka prawdziwa szkoła życia chyba. Tak, dokładnie. To może się wydawać, że to jest no, wycieczka po Europie, ale tak naprawdę to jest jednak taka szkoła trochę przetrwania, szkoła życia. No bo jednak miesiąc w 8 osób, no w busie, gdzie nie będziemy mieli wynajętych hoteli ani nic takiego, jedynie noclegi na polach kempingowych, czy może się tak zdarzyć, że na dziko. Także będziemy naprawdę
nauczymy się dużo przez tą całą podróż. Mogę się domyślać, że będą jakieś, no nie życzę wam tego, ale jakieś drobne konflikty. Rozumiem, że wszystko wyjaśnicie sobie już podczas tej bitwy pomidorowej, tak? Konfliktów nie przewidujemy, pewnie nie będziemy mieli na nie siły, ze względu na to, że 5 z nas będzie spało w busie, 3 na busie, a wszyscy będą żywili się chlebem, konserwami. Więc no, najważniejsze będzie w zasadzie pożywienie dla samochodu, czyli paliwo, a my sobie jakoś poradzimy. A te pomysły na to, co moglibyście licytować, już macie? Na przykład sok pomidorowy po zakończonej bitwie? Mi się wydaje, że ciężko to ustalić przed wyjazdem. Myślę, że dlatego właśnie te rzeczy są unikatowe, że nikt ich nie zna. Natomiast nie będziemy też wybredni. Wszystko, co będzie nam się wydawało czymś unikatowym, co może zachęcić ludzi do licytowania, będziemy starali się udostępniać. Nie mam pojęcia, może to być butelka wina z Francji, mogą być przeróżne rzeczy, naprawdę ciężko w tej chwili wymyślić, bo tak jak mówię, myślę, że to wyjdzie w praniu, wyjdzie już w trakcie wyprawy. Gdzie śledzić, jak idą poczynania do tej wyprawy, jak radzicie sobie już po drodze, no i gdzie te licytacje będą się odbywać? Przede wszystkim zapraszamy na naszą stronę internetową www.projekteu.pl. Tam znajdziecie również link do naszego fanpage'a na Facebooku. A jeśli chodzi o licytacje, to również tam będzie taka zakładka charytatywnie na naszej stronie internetowej. Każdy będzie mógł sobie kliknąć, wejść, pooglądać, może coś go zainteresuje i z dobrego serca zalicytować pozornie błahą zupełnie rzecz, która może nie być warta takich pieniędzy, ale będzie zdecydowanie warta dla nas, dla fundacji, dla Asi i będzie to do nas bardzo, bardzo dużo znaczyć. A jak ktoś sobie wylicytuje, to będzie musiał czekać, aż wrócicie i osobiście przekażecie? To zależy. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak na przykład czekolada z Belgii, myślę, że z wysyłką nie będzie problemu, ona nie będzie po prostu niebezpieczna. Natomiast wiadomo, butelka piwa z Berlina czy butelka piwa z Francji może się w czasie transportu no po prostu zbić, stłuc. Dlatego niektóre przedmioty będziemy wysyłać z zagranicy, a niektóre wyślemy bezpośrednio po powrocie do Polski. To jest na pewno ważne. Czy wy czujecie wsparcie waszych znajomych, kolegów, którzy usłyszeli o tym, co robicie? Oni będą licytować na przykład? Jest taka gwarancja? Tak, ja czuję takie wsparcie osobiście, jeszcze nawiązując właśnie do tych licytacji. Tak jak Patryk powiedział, no dla każdego inna rzecz ma inną wartość. Są rzeczy, o których tak naprawdę nie wiemy, że istnieją, a są bardzo wartościowe. Przykładowo moja koleżanka powiedziała, że za pewien gatunek szynki z Hiszpanii da wszystkie swoje oszczędności. Myślę, że takich rzeczy jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo i wyszukamy takie perełki. Zbieracie też zamówienia? No to jest pierwsze zamówienie i wydaje mi się, że już naprawdę, naprawdę duże, ale zrobimy specjalną listę, specjalną zakładkę także. Czy wy orientujecie się w ogóle, o jakich my pieniądzach mówimy? Ile musicie zebrać, żeby te protezy udało się sfinalizować? Pierwotnie było to 75 tysięcy, później obniżyliśmy na cel do 25 tysięcy. Mam takie informacje, że kwota 25 tysięcy w przeważającej, w większości już jest zebrana, dlatego nie wykluczamy opcji, że jeżeli dozbieramy kwotę potrzebną do tych 25 tysięcy, to po prostu będziemy zbierać środki na innego podopiecznego fundacji. Za rok spotykamy się i znowu gdzieś będziecie jechać? Znaczy na pewno już w naszych głowach przewinął się taki pomysł. Też nie wszystko zależy od nas, większość od samochodu, nie wiem jak on się będzie czuł po 6,5 tysiąca kilometrów, natomiast tak, padł taki pomysł, natomiast nie będziemy chcieli chyba zdradzać jeszcze szczegółów, bo tak naprawdę jesteśmy w przedbiegach i na razie przygotowujemy się do tej pierwszej wyprawy, która jest tak naprawdę kluczowa, może otworzyć drzwi do jakichś dalszych wojaży. To ja wam życzę szerokości w takim razie, zasobnych portfeli znajomych, nieznajomych. Także mam nadzieję, że spotkamy się już po wszystkim i wtedy opowiecie, czy się udało, tak? Tak jest.